Witam serdecznie, tutaj Extremum Game. Dzisiaj przetestujemy nietypowe bronie Warface. W pierwszym zestawie to będą króciutkie odcinki. Przetestujemy rękawica z pistoletem. Rękawica z pistoletem, a tak się nazywa. Jak możemy zauważyć, nasz tutaj człowiek chodzi sobie z rękawicą i może strzelać wrogów. Tak, dokładnie. Chodzimy, możemy sobie przycelować wrogów. Jak widzicie, to chyba jest przybliżenie 1.0, może 1.2. Jak widzicie, można zabić ręką. Ale co można powiedzieć o tej broni? Damage, jaka zdaje ta broń, to 135. Więc sporo. Amunicji, jak możemy zauważyć, mieści w sobie 7. Przycelowanie, no jak widzicie, tutaj celownik nie jest jakiś tam specjalny, jest jakiś odrzut w tej broni. Także trzeba na to zwracać uwagę. Kolimator tylko jeden posiadamy. Kolimator ręczny. Przeładowanie broni jest dosyć szybkie. Nawet z tym kolimatorem, kolimator nie jest dokładny, ale tutaj pięknie go zaskoczył. Ciężko celować z tej broni, to jest prawda, że ciężko przycelować z tej broni. Wynik 3.11, jeżeli gracie podobnie jak ja, no to... Wow! Strzelił mu w głowę prosto, z ręki. Komicznie to wygląda, no. Jeżeli jesteście ciekawi, jak zdobyłem tą broń, to po prostu... Dostałem ją tymczasowo na 7 dni przez kod promocyjny Stay Home. Tak się nazywa kod promocyjny, gdzie trzeba wpisać na stronie. Oczywiście nie wiem, czy będzie to aktualne jeszcze. Dostałem tą rękawicę na 7 dni. Można sobie dla żartów tak postrzelać po prostu z tego. Są jakieś wyzwania z tej rękawicy. Może wam tutaj zamieszczę, jak wyglądają, o ile znajdę. Zasięg tej broni to 11, więc trzeba uważać. A szybkostrzelność to aż 270. Co ciekawe, tę rękawicę prawdopodobnie można mieć na stałe, chociaż nie wiem, może w tym sklepie można kupić. Koszt utrzymania tej broni wynosi 3000 worth dolarów za całkowity koszt utrzymania tej broni. Przeładuj szybko i strzelaj. Żaden set, nikt nie ma ze mną szans. Proszę bardzo. Może tutaj trochę się skampię na nich. O, movement kobry. O. Proszę bardzo. Oj, tutaj zaliczyłem właśnie wyzwanie. Możecie zauważyć, że nawet nie muszę tego pokazywać wam. Ja już wiecie, co macie zrobić, jeżeli chcecie zaliczyć sobie z tej broni achievement. Trochę wynik sobie podrasowaliśmy, ale ciężka sprawa, nawet z tym kolimatorem cudownym. Nie załatwiony nawet set. Ostatniego miejsca nie zająłem, także nie ma tragedii. W tym odcinku to tyle. W następnym też pewnie przetestujemy te dziwaczne bronie, bo jest ich więcej. Także trzymajcie się ciepło, cześć! Chodzi sobie z rękawicą. Można przymierzyć wrogowo. Nie no, po prostu genialny naj. Także dobre przybliżenie. Ten celownik, nie wiadomo gdzie się koncentrować, czy środek kciuka, czy... Także dobrze idzie. Zobaczymy, jak tutaj zabija tych wrogów. Kurde, nie umiałem trafić. No nie, genialny mecz 6-16. Nie, to jest po prostu mistrz Warface.